Agnieszka Tyszka. Zosia z ulicy Kociej. Na tropie. Wydawnictwo Nasza Księgarnia. Czyta Marta Markowicz. Witajcie, to znowu ja, Zosia z ulicy Kociej. Siedzę sobie jak zwykle na moim ulubionym drzewie, w naszym ogrodzie, w którym powoli czuć już nadchodzącą jesień. Nawet nieźle to wygląda, te żółknące liście i trawy, no i kilka rumianych jabłek dyndających mi nad głową. Jabłonie nie obrodziły szczególnie w tym roku. I całe szczęście, bo gdyby stało się inaczej, musielibyśmy chyba sprzedawać owoce na jakimś targu albo bazarze. Botaniczne eksperymenty mamy, z gatunku tych mniej udanych, zgrabnie wtapiają się w tło, czyli po prostu wszystko, co przez lato więdło i marniało, teraz nie odbiega od normy. Przecież jesienią większość roślin więdnie i marnieje. Tak ma być. Za to pancerne gatunki, jak pamiętacie, zasiedliły klomb przed domem, czują się znakomicie. Grubolistne, nigdy nie zapamiętam ich nazwy, wypuściły nawet łodyżki z różowymi kwiatami o talerzowatym kształcie, na który składa się mnóstwo drobnych gwiazdek z ciemniejszymi środeczkami. Wyglądają jak plastikowe, orzekła moja młodsza siostra Mania z podziwem. Nie bardzo się z nią zgadzam. Prędzej nazwałabym je woskowymi, ale mnie też się podobają. Od czasu do czasu sprzeczamy się z Maliną, zwariowaną ciotką artystką i jej starszym synem Misiem o to, kto z nas wpadł na pomysł, żeby je posadzić w naszym ogrodzie. To nieistotne, powtarza wtedy z wyższością mama. Ja i tak prędzej czy później bym je tutaj umieściła. To po prostu idealny wybór, zwłaszcza, że w Londynie podziwiałam specjalne kompozycje składające się wyłącznie z tych gatunków. Nawet nasi bezroślinni sąsiedzi, czyli pan Stefan i pani Henia, wyrazili swój zachwyt nad grubolistnymi. Zresztą od czasu, kiedy Malina podarowała im parę sadzonek w podzięce za pomoc, sąsiedzi stali się już nieco roślinni. W każdym razie zmierzają w dobrym kierunku, lubi podkreślać mama. Zupełnie, jakby to była jej zasługa. Nadejście jesieni zapowiadałoby się całkiem miło, gdyby nie nowy rok szkolny, który właśnie o tej porze spada na ludzi jak grom z jasnego nieba. Niby wiadomo, że rozpoczęcie lub też zapadnięcie z roku szkolnego musi nadejść nieuchronnie, ale mimo wszystko jest to jednak szok. Przynajmniej dla mnie. Ciekawe, co wy o tym sądzicie. Trochę szkoda długich wieczorów i poranków, picia kakao i gapienia się w okno, i słuchania świerszczy na tarasie, i liczenia gwiazd, i wąchania maciejki do późnych godzin nocnych, no i biegania razem z wiatrem na wyścigi po łąkach i piaszczystych dróżkach. Teraz życie ogranicza się do szkoły i domu. No dobra. Wiem, że trochę przesadzam, ale mam prawo. Przyznacie to sami już za chwilę. Wystarczy, że zdradzę wam to, co zamierzam wreszcie komuś powiedzieć. Może to się wydawać trochę dziecinne. W końcu mam prawie 10 lat i właśnie zaczęłam 4. klasę. Ale co z tego? Tęsknię za naszą panią Wielądek i już. Nie tylko ja zresztą. Zuzia, moja najlepsza przyjaciółka, też tęskni. I inne dziewczyny z klasy. Chłopcy to nie wiem. Może oni w ogóle nie znają tego uczucia? Chociaż Maxowi zdarza się rozpłakać i ja nigdy się wtedy nie śmieję. W przeciwieństwie do jego kolegów. Mam nadzieję, że po cichu się ze mną zgodzicie. W końcu pani Wiesia Wielądek była naszą wychowawczynią przez 3 lata. To kawał czasu i naprawdę wiele się wydarzyło. Na przykład niektórzy nauczyli się czytać i pisać. Czuję się trochę tak, jakby pani Wielądek umarła. Zuzia też tak uważa. Chociaż to głupie, bo przecież ona żyje i ma teraz jakieś pierwszaki, którymi musi się opiekować. Czasem do nas pomacha, a na dużej przerwie jest nawet szansa, żeby do niej podejść. O ile dyrektor Elwira Kwaśny nie majaczy akurat na horyzoncie. Pani dyrektor pilnuje porządku nawet tam, gdzie nie trzeba i przegania nas piętro wyżej,
Zupełnie jakbyśmy mieli zarazić pierwszoklasistów jakąś groźną chorobą. Powiedzcie sami, czy to w ogóle jest sprawiedliwe? Pewnie łatwiej byłoby nam znieść tę rozłąkę z panią Wiesią, gdybyśmy mieli fajną wychowawczynię. Niestety. Została nią straszna kobieta, przypominająca wampira. Wanda Mroczna Pęśko. Uwierzcie mi, jest bardziej mroczna niż pęśko, cokolwiek to znaczy. Ma spiczasty nos, skołtunioną fryzurę składającą się z czegoś, co kiedyś może było drobnymi lokami, kolor siwoczarny, no i zęby. Większość ludzi ma zęby, ale te są trochę za długie. Zwróciłam na nie uwagę już w pierwszym tygodniu szkoły, kiedy patrzyłam ze zgrozą, jak pani Mroczna rzuca się na jabłko. Górne siekacze wraz z pokaźnymi kłami dosłownie wystrzeliły jej z ust i wbiły się z impetem w żółty owoc. Och, aż mnie ciarki przeszły. Myślę, że za pomocą takich zębów można naskrobać coś na tablicy. Wyryć inicjały w drewnie, podrapać się po ramieniu i może nawet otworzyć puszkę z kolą. Teoretycznie mogłoby to być bardzo wygodne i staram się tak myśleć, kiedy widzę naszą nauczycielkę. Nie jest to jednak dobry sposób na przetrwanie godzin wychowawczych oraz matematyki. Tego właśnie przedmiotu naucza pani Mroczna. Prędzej czy później groza, która nieodłącznie towarzyszy naszej nauczycielce, zaczyna zbierać straszne żniwo. Wanda MP potrząsa niesforną grzywą, marszczy nos z dezaprobatą, przez co górna warga unosi się nieco, ukazując złowieszcze siekacze oraz kły. No i podnosi głos. Wszyscy się jej boimy. A Max, ten co czasem płacze, znowu zaczął się jąkać. Chociaż u pani Wielądek już prawie tego nie robił. Skoro strach nas paraliżuje, to w ogóle nie myślimy o matematyce i pani Mroczna orzekła, że jesteśmy bandą głąbów kapuścianych. Tata był bardzo zdenerwowany, kiedy mu powtórzyłam jej słowa. A zezłościło go jeszcze bardziej, gdy się okazało, że w domu umiem zrobić wszystkie zadania. Wiecie, jak to jest, kiedy nie ma się nad sobą wampirzych zębów i nie słychać wrzasku. Wtedy można normalnie myśleć i nie trzeba się denerwować. Czy twoja pani jest prawdziwą czarownicą? Chciała wiedzieć Mania. Akurat tego dnia ona i mama odbierały mnie ze szkoły. Już siedziałyśmy w samochodzie, kiedy z budynku wynurzyła się pani Mroczna w czarnej pelerynie i majestatycznym krokiem przeszła tuż obok nas. Ma za długie zęby jak na czarownicę. Zaprzeczyłam. A, długie zęby? Jak pampira! Mania była podekscytowana. Nie pampira, tylko wampir. Poprawiła ją mama. Czy ty nigdy nie zapamiętasz tego słowa? Pampira brzmi o wiele lepiej, upierała się moja siostra. Mroczna pampira, powtórzyłam w myślach. I w taki oto sposób pani Wanda Mroczna Pęśko zyskała zgrabne przezwisko. Musicie przyznać, że brzmi bardzo dobrze. Zuzi też się podoba. I pomyśleć, że to dzięki Mani. Kiedy tak sobie siedzę na jabłoni i zapisuję to wszystko dla was, Mroczna Pampira wydaje mi się od razu trochę mniej groźna. Ale uwierzcie, kiedy tylko nadchodzi ranek, zaczyna mnie boleć brzuch. Tak leciutko, ale nieprzyjemnie i kłująco. Zupełnie jakby gdzieś w środku wbijał mi się wampirzy kieł. I dokucza mi przez całą drogę do szkoły. Tę, którą pokonujemy stojąc w korkach. Co ciekawe, mama nazywa tę trasę skrótem. To jest mało skrótliwy, jak mówi Mania, skrót, ale przynajmniej jedziemy przez pewien czas lasem, a potem mijamy łąki i bardzo kolorowe ogródki. Jest na co popatrzeć, zwłaszcza kiedy świeci słońce i widać krople rosy na pajęczynach. Zosiu? Czy ciebie aby coś nie boli? Dopytuje się czujnie moja mama, Alina Ćwiek-Wierzbowska, słynna przedstawicielka Najwyższej Izby Higieny, w skrócie NIH,
jak może pamiętacie. Boli ją brzuch, odpowiada za mnie Mania. Brzuch? Mam nadzieję, że nie przez te koty. Choroby odzwierzęce to istna plaga. No i znalazłam pchłę na poduszce w ogrodzie. Mama się niepokoi w typowy dla niej chaotyczny sposób. Osobiście wątpię, żeby poczciwi kuweciarze, wizytujący nasz ogród o najróżniejszych porach dnia i nocy, roznosili jakieś zarazki. Czy od pchły może boleć brzuch? Jak się ją ugryzie nieumytą? Dopytuje się moja siostra. Parskam śmiechem, ale nie udaje mi się nic powiedzieć, bo Mania doznaje nagłego olśnienia. To przecież byłoby bardzo niehigieniczne, więc brzuch musi boleć. Woła rozpromieniona. Mania, co ty pleciesz? Pchły się nie gryzie. To ona może ugryźć. Złości się mama. A w brzuch też? Drąży temat Mania. We wszystko. Wyjaśniam zgodnie z prawdą. A w wystające zęby, pani pampiry też? Pada kolejne pytanie, które wolę pozostawić bez odpowiedzi. Jakoś mocniej boli mnie brzuch, kiedy słyszę przezwisko wychowawczyni. Właśnie, czy pani Wanda zrobiła się trochę milsza? Mama odwraca się w moją stronę, korzystając z tego, że akurat stoimy na światłach. Kręcę głową i nie mam zbyt szczęśliwej miny. Mama przygląda mi się z uwagą i wzdycha ciężko. Już wiem, że ona wie o moim brzuchu i w ogóle. Wszystko. Wieczorem słyszę, jak rozmawia z tatą ściszonym głosem. Niewiele daje się zrozumieć, ale nie mam dobrych przeczuć. Alina Ćwiek-Wierzbowska zamierza chyba wziąć sprawy w swoje ręce, to znaczy zmierzyć się z mroczną pampirą. A w każdym razie poważnie się nad tym zastanawia. Rozdział pierwszy. Łosie oczy. W poniedziałek wyruszamy do Warszawy 15 minut później niż zwykle, ponieważ Mania nie może znaleźć swojego ukochanego Chopa, zwanego Fryderykiem Chopinem Pratchem. Kiedy już udaje nam się go zlokalizować i pokonać samochodem niewielką odległość, okazuje się, że mama zapomniała komórki. Wracamy więc przed dom, płosząc czarnego jak noc kuweciarza, który przebiega przed samochodem. To będzie pechowy dzień, oznajmia Mania radosnym tonem. A ty skąd możesz to wiedzieć? Pytam, patrząc, jak mama bezskutecznie szuka kluczy w torebce. Na pewno ich nie znajdzie, bo leżą sobie spokojnie na fotelu kierowcy. Są tutaj, wołam i wyskakuję na chodnik. No właśnie, wszystko przez kota. Mania uśmiecha się, gdy siadam z powrotem na swoim miejscu. Czarne koty przynoszą pecha, wyjaśnia i dodaje. Ale tylko wtedy, gdy przebiegną ci drogę. Gadanie. Wzruszam pogardliwie ramionami. Po chwili ruszamy z piskiem opon i zapominam o czarnym kocie. Jak się jednak okazuje, nie na długo. Korek ciągnący się w stronę miasta nie ma końca. Poniedziałki są chyba najgorsze do podróżowania i nawet nasz skrót okazuje się zupełnie nieprzejezdny. Zwłaszcza, że tuż przy drodze stoi sobie najspokojniej w świecie ogromny łoś. Kierowcy manewrują, by jak najszerszym łukiem ominąć właściciela ogromnych rogów, a ten przekrzywia łeb i w zadumie przygląda się samochodom. Spójrz, panie Chopinie Pratchu, zaraz będziemy przejeżdżać obok kolegi. Ekscytuje się Mania i przyciska pluszaka do okna. O, czy on uciekł z zoo? Dopytuje się. Raczej z Puszczy Kampinoskiej. Wyjaśnia mama. Wygląda na przestraszonego. Trzeba by zadzwonić na numer alarmowy. Ktoś powinien tu przyjechać i zająć się tym biedakiem. Alina wzdycha i próbuje wystukać cyfry, ale telefon wypada jej z rąk i znika w czeluściach szpary między fotelami. A niech to diabli! Za nic go teraz nie wyciągnę! Co za dzień! Złości się mama, a Mania mruga do mnie porozumiewawczo.
A nie mówiłam? Czarnokoci dzień. Od samego rana. Szczęście, że chociaż pan Chopin Pracz się znalazł. Szepcze. A co z łosiem? Pytam chytrze, bo właśnie znajdujemy się w jego niepokojącej bliskości. Ale jak to? Nie rozumie moja siostra. Och, coś takiego. Woła w tej samej chwili mama, ponieważ potężne zwierzę pochyla łeb i zagląda prosto do naszego samochodu. Przez szybę pasażera, tę z przodu. O, dziewczynki, on spojrzał mi w oczy. Ekscytuje się Alina. To na pewno nie jest niehigieniczne. Uspokaja mamę Mania. Tak, nie zachorujesz na żadną odzwierzęcą chorobę. Dodaje krzepiąco. Ale te oczy... O, one były takie jakieś... Jakieś takie... Mama jest najwyraźniej pod wrażeniem niecodziennego kontaktu wzrokowego. Po prostu, łosie, kwituje po swojemu Mania. Wiem, wykrzykuje jak to ja. Kto się widział z łosiem, ten ma pechów 8. To gorsze od czarnego kota. Jak możesz wymyślać takie okropne zaklęństwo? Protestuje Mania, a mama w ogóle nas nie słucha, tylko mruczy znad kierownicy. Mówcie sobie, co chcecie, ale to zwierzę chciało mi przekazać jakąś informację. Jego spojrzenie. Ono było takie intensywne i mądre. Bardzo mądre. Tak, muszę to sobie dokładnie przemyśleć. Nie potrafię powiedzieć, czy to wszystko, co stało się później, miało bezpośredni związek z przedziwnym, porannym spotkaniem, czy też nie. I co dokładnie przemyślała Alina Ćwiek-Wierzbowska, w każdym razie, kiedy szczęśliwie mijamy łosia oraz kilka bardzo zatłoczonych skrzyżowań, okazuje się, że jesteśmy mocno spóźnione. Która z was chce być mniej spóźniona? Pyta mama, a my patrzymy na siebie bez słowa. W końcu Mania mówi pogodnie: ja mogę być bardziej, bo nie napadnie na mnie za to żadna pampira. O, jak jej zazdroszczę. Z tego wszystkiego wolałabym już przedszkole, albo chociaż panią Wielądek. Wszystko, tylko nie matematykę na pierwszej godzinie lekcyjnej w poniedziałek. Na Zosię też nikt nie napadnie, oznajmia z mocą mama. Biedaczka jest zdenerwowana tym, co dzieje się na jezdni. Ociera pot z czoła i naprawdę ma wszystkiego dosyć. Przynajmniej tak wygląda. Przed szkołą nikogo już nie ma. Za to w szatni natykamy się na panią w zielonym swetrze, sięgającym prawie do ziemi, i zapłakaną dziewczynkę, która za nic w świecie nie chce iść na górę. Dzień dobry! Woła zdyszana mama, a ja i Mania witamy się z nieznajomą. Łypie na nas spod łba bardzo nieufnie. Iga, przywitaj się z dziewczynkami. Strofuje ją kobieta, ale Iga nawet nie drgnie. Trudne początki. Mama kiwa głową. To w końcu ekspert w dziedzinie ogrodnictwa, psychologii, zdrowego żywienia oraz higieny. Niepotrzebne skreślić. Och, wzdycha boleśnie zielony sweter i obie panie spoglądają na siebie ze współczuciem. Teraz sobie przypominam, że mroczna pampira wspominała coś o nowej koleżance. Nawet się ucieszyłyśmy, bo chłopaków jest 12, a nas tylko 8. Jeszcze jedna dziewczyna to prawdziwy skarb, pod warunkiem, że w ogóle zechce się kiedyś do nas odezwać. Nie martw się, Iga. Pan Fryderyk Chopin Pracz też na początku nie lubił chodzić do przedszkola, dopóki nie poznał misia Patysia Emilki, a ty już znasz Zosię. Mania niespodziewanie dokonuje towarzyskiej prezentacji. Też mam takiego Chopa. Odzywa się w końcu Iga. O, to muszą się koniecznie spotkać. Mania podskakuje z radości, a obie mamy się śmieją. Chociaż zielony sweter nieco nerwowo. Wcale mu się nie dziwię. Najgorsze przecież przed nami. Na paluszkach, by nie narazić się złej Gryzeldzie. To nasza pani woźna. Bywa zła bardzo rzadko, ale wtedy lepiej schodzić jej z drogi, naprawdę. Skradamy się na drugie piętro.
Mama uchyla drzwi i już otwiera usta, by przeprosić za spóźnienie, gdy rozlega się bardzo ostry głos pani Wandy Mrocznej Pęśko. A o której to się przychodzi, co? Zielony sweter usiłuje coś powiedzieć, ale mroczna pampira nie słucha, tylko wydaje z siebie groźny syk i powtarza piskliwie: o której, co? Przyznajcie sami, że nie jest to zbyt uprzejme, zwłaszcza wobec nowej uczennicy. Mogła przecież mieć kłopot ze znalezieniem sali. Mogła bardzo się denerwować, nie chcieć wyjść z domu. Istnieje naprawdę wiele możliwości i mądry wychowawca powinien wziąć je pod uwagę. Patrzę z niepokojem na moją matkę. Dobrze ją znam i wiem, że ten błysk w oczach nie oznacza nic dobrego. Alina Ćwiek-Wierzbowska mierzy nauczycielkę zimnym spojrzeniem, po czym mówi bardzo wyraźnie: przepraszamy za spóźnienie. Może wskaże pani miejsce nowej uczennicy. Idę. Jeśli moja wychowawczyni liczyła na poranną awanturę, a obawiam się, że wszczynanie awantur jest jej ulubioną rozrywką, to się przeliczyła. Mama i zielony sweter znikają na korytarzu, a ja uśmiecham się krzepiąco do Igi. Nie martw się, mówią moje oczy. Spróbuję, odpowiadam mrugnięciem. I już wiem, że będę miała nową przyjaciółkę. Przy kolacji mama relacjonuje tacie poranne starcie. To upokarzające, Lucjuszu. Ostatni raz ktoś potraktował mnie w ten sposób, kiedy byłam uczennicą podstawówki. Patrycja, mama Igi, tej nowej dziewczynki, też się oburzyła. Całe szczęście, że spotkałyśmy łosia. To zwierzę chciało mi po prostu dodać otuchy, zanim stanę oko w oko z Wandą Mroczną Pęśko.